Ten cykl filmików jest poświęcony rozwiązywaniu układów równoliniowych. To jest zagadnienie, z którym spotkaliśmy się już w szkole. Potrafimy rozwiązywać układy dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Myślę, że trzema metodami. Przeciwnych współczynników, podstawiania i metodą graficzną. Przypomnijmy sobie metodę przeciwnych współczynników. Jeśli dodamy w tym konkretnym układzie równań równania stronami, x się zredukują, zostanie nam 7y równa się 7. Dodaliśmy te równania stronami. Stąd mamy, że y jest jedynką i jeśli to y równa się 1, podstawimy do któregokolwiek z tych równań, na przykład do pierwszego, dostaniemy x plus 2 równa się 3, czyli x równa się 1. Ten układ równań ma jedno rozwiązanie. X równa 1 i y równa 1. To jest nasza odpowiedź do tego zadania. Metodę przeciwnych współczynników stosuje się także przy rozwiązywaniu układów równań liniowych, które mają więcej równań i więcej niewiadomych. Najpierw może troszeczkę teorii. Zbiór rozwiązań układu równań nie zmieni się, jeśli zamienimy miejscami dwa dowolne równania. Dowolne równanie pomnożymy przez liczbę różną od zera. Do dowolnego równania dodamy inne równanie, pomnożone przez liczbę. Zobaczmy, że to są w zasadzie operacje elementarne na wierszach pewnej macierzy, o której powiemy za chwilę. Rozwiążemy teraz układ równań, korzystając z wymienionych przed chwilą operacji. Ta metoda nazywa się metodą przekształceń elementarnych albo metodą eliminacji. Metodą eliminacji, ponieważ można sobie krótko powiedzieć, że będziemy eliminować kolejne zmienne z kolejnych równań. Wybieramy na początek jedną niewiadomą z jednego z równań. My sobie wybierzemy x1 z pierwszego równania i będziemy się starali wyeliminować x1 z drugiego i z trzeciego równania. Wiemy, że zbiór rozwiązań układu równań nie zmieni się, jeśli do dowolnego równania dodamy inne równanie pomnożone przez liczbę. Żeby po takiej operacji zniknęło nam 2x1, musielibyśmy pierwsze równanie pomnożyć przez minus 2, żeby po dodaniu do drugiego x2 się zredukowało. Pierwsze równanie przepiszemy bez zmian. O tym trzeba pamiętać, żeby w ogóle o nim nie zapomnieć. Drugie zmienione równanie, jak będzie wyglądało? Mamy minus 2x1 plus 2x1, to się rzeczywiście zredukuje. Dalej będzie minus 4x2 plus 3x2. To jest minus x2, a dalej jest minus 2x3 plus 3x3. To jest plus x3. Po prawej stronie znaku równości będziemy mieli minus 6 plus 2, czyli minus 4. I podobnie, jeśli chcemy się pozbyć x1 z trzeciego równania, też musimy pierwsze pomnożyć przez minus 2. Będziemy wtedy mieli minus 2x1 plus 2x1, tak jak chcieliśmy, minus 4x2 minus x3, minus x2. To będzie minus 5x2 i dalej minus 2x3 plus x3, czyli minus x3. I po prawej stronie minus 6 plus 4, czyli minus 2. Możemy sobie dopisać tutaj klamerki, żeby widzieć, co się z czym łączy. No i dalej. Wybieramy sobie kolejną zmienną z kolejnego równania. Powiedzmy x2 z drugiego i będziemy chcieli się pozbyć x2
z tego trzeciego równania. To by znaczyło, że drugie równanie musielibyśmy pomnożyć przez minus 5, żeby mieć 5 odjąć 5, czyli 0. Dobrze, to zrealizujmy to dalej. Pierwsze równanie przepisuję bez zmian. Drugie równanie przepisuję bez zmian. A trzecie zmienione równanie 5x2 minus 5x2. x2 się zredukuje. Minus 5x3 minus x3. Minus 6x3. A po prawej stronie będzie 20 odjąć 2, czyli 18. Dobra, to eliminacja jest zakończona. Możemy już zacząć odczytywać rozwiązania. Jak to ostatnie równanie podzielimy przez minus 6 albo pomnożymy przez minus 1/6, to jest operacja, która nie zmienia zbioru rozwiązań, dostaniemy x3 równe minus 3. Jeśli podstawimy tą informację do drugiego równania, dostaniemy minus x2 minus 3 równa się minus 4, czyli x2 równa się 1. I jeśli te dwie informacje podstawimy do pierwszego równania, będziemy mogli wyliczyć x1, które tutaj jest równe 4. To jest nasze jedno, jedyne rozwiązanie układu równań. W tej metodzie dużo czasu i miejsca pochłania przepisywanie i równań, i niewiadomych, a tak naprawdę znaczenie mają tylko współczynniki przy tych niewiadomych. Dlatego rozwiążemy jeszcze raz ten układ równań, stosując inny zapis. Zamiast przepisywać całe równania, będziemy przepisywać tylko macierz ze współczynników przy niewiadomych i z wyrazów wolnych. Zamiast pisać całe pierwsze równanie, napiszę 1, 2, 1, 3. To są odpowiednie współczynniki. Podobnie napiszę drugie i trzecie równanie. W ten sposób mam macierzowy zapis tego układu równań. Te operacje, które wykonywaliśmy przed chwilą, ten pierwszy krok, który polegał na tym, żeby za pomocą tej jedynki dostać 0 tutaj i tutaj, to nic innego jak odpowiednie przekształcenia elementarne na wierszach tej macierzy. Do drugiego wiersza dodaliśmy pierwszy wiersz pomnożony przez minus 2 i do trzeciego dodaliśmy pierwszy wiersz pomnożony przez minus 2. Dostaliśmy wtedy 1, 2, 1, 3, pierwszy wiersz bez zmian. Dalej jest 0, minus 1, 1, minus 4. I 0, minus 5, minus 1, minus 2. A dalej chcieliśmy za pomocą tej minus 1 dostać 0 tutaj. Czyli do trzeciego wiersza dodaliśmy drugi wiersz pomnożony przez minus 5. Pierwszy wiersz przepisuję bez zmian, drugi wiersz przepisuję bez zmian, trzeci zmieniony wiersz będzie miał 0, 0, minus 6 i 18. I na tym etapie zakończyliśmy eliminację ostatnio.
postaci macierzowej łatwo jest zauważyć, do czego chcielibyśmy dojść. Chcielibyśmy poniżej przekątnej dostać same zera. Jeśli to nam się uda zrobić, to potem już możemy, tak jak poprzednio, odczytać rozwiązanie. Tak samo jak ta macierz oznaczała pewien układ równań, ta macierz oznacza układ równań, w którym pierwsze równanie to jest x1 plus 2x2 plus x3 równa się 3 minus x2 plus x3 równa się minus 4 minus 6x3 równa się 18. I od końca po kolei odczytujemy rozwiązanie.